Kochani bracia i siostry, kochani przyjaciele, dziękuję za zaproszenie. Jestem bardzo wdzięczny, że dziś o tu jest ze mną siostra Danka Grzywacz, która była w Bangladeszu przy tej ostatniej misyjnej podróży, która była w lutym i w marcu. Było nas tam 5-6, tak, do gromady. Jestem bardzo wdzięczny, że brat Tomek z Kołobrzega wziąłem do gromady piękną grupę, a jedną z tych, której była, jest także i Danka, która jest tu dzisiaj ze mną, a jestem bardzo wdzięczny, że ona może także i powiedzieć swoje doświadczenia, jak przeżywała ten czas w Bangladeszu. Dozwólcie mi pierwsze się podziwać na niektóre słowa, które Pan Jezus powiedział dla wszystkich nas. Powiedział: spojrzyjcie na narody i zobaczcie. Patrzcie ze zdumieniem i trwogą, bo za waszych dni dokonuję dzieła, w które nie uwierzycie, gdy wam ktoś o nim będzie opowiadał. I cuda, które Pan Bóg uczynił w Bangladeszu, może nie uwierzycie. Ja? Ale jesteśmy tu żywymi świadkami tego, co się tam stało. I chcemy z całego serca wzdać Panu chwały, cześć i dziękowanie za to wszystko, co za tych 22 lat uczynił, kiedy tam mnie powołał do tej to służby w Bangladeszu. Jest to wiele cudów, które dzisiaj nie będziemy mogli opowiedzieć wszystkie, ale wybierzemy niektóre z nich, aby posiliły naszą wiarę, bo świat idzie do tych ostatecznych wydarzeń tego świata. To wszyscy wiemy, to wszyscy czujemy, to co się wydarza teraz, każdy dzień, to jeszcze nigdy na tym świecie nie było, a tak czujemy, że Pan wkrótce przyjdzie, a teraz jest jedyneczna możliwość się zapoić do Jego dzieła i współpracować z tym, który szybko przyjdzie, który powiedział: powstań i rozjaśnij się, bo Jezus przychodzi. I kochani bracia i siostry, pozwólcie mi, abych niósł do mnie jeszcze słowo siostrze, a abych powiedział parę słów, bo Pan Jezus powiedział, a to ta obietnica, ta Jego słowa dla mnie wiele znaczą, a wierzę, że i dla każdego z nas. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali, i aby owoc wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. Kochani bracia i siostry, każdy se rodzi do Królestwa Bożego jako misjonarz. Także tu jest sami misjonarze. Ja witam was, bracia współpracownicy, misjonarze, bo to jest nasze prywilegium i odpowiedzialność. Jako chrześcijan, jako naśladowców naszego Zbawiciela, jako tych adwentystów Dnia Siódmego, którzy oczekujemy szybkie przyjście naszego Zbawiciela. Wiecie, ziemia Bangladesz to jest jedyne miejsce na świecie, gdzie na kilometr kwadratowy jest od 40 do 50 tysięcy ludzi. To nie ma nigdzie na świecie. To jest taka gęstota obywateli, jako nigdzie indziej. I tam na małym terenie jest wielu ludzi, jak to mamy i tu na niektórych tych obrostkach ukazane. A jest to bardzo biedny kraj. Ja był na wielu krajach w Afryce, a w Ameryce, w Azji, a wiecie, nigdzie żech nie widział taki głód, taki ucierpieni, taki boleści, taki choroby, a taką biedę, że ani zwierzęta u nas nie żyją tak ubogo, jako tam ludzie. Nie? Tu ludzie, zwierzęta mają doktory, mają co jeść, mają opiekę, no ci se mają mieszkania, ludzie mieszkają w błocie. Teraz tam jest wiele wody, niektóre nasze szkoły kompletnie izolowane od okolicy. A?
I jak tu widzicie, to jest tam bieżny obraz. Ludzie siedzą, a wieczór leżą na tretuarach, na chodnikach i tam śpią, bo nie mają gdzie indziej głowy złożyć, tam wielką ludność. I tak mi pozwólcie niektórymi obrazami, a we współpracy z moim przewodniczącym, a bardzo dobrym współpracownikiem, pastorem doktorem Lee, który jest Korejczyk, który jest tam unijny nasz prezydent, ale także mój bardzo dobry współpracownik w misji. I tak tu se podziwiajcie, jak to wygląda. To jest to okno 1040. Tu jest największa ludność na świecie. Chiny, India, Bangladesz. Ja? Malutki terytorium, które jest ograniczone ze wszystkich stron Indią. Jeden malutki kąsek z Myanmarem. Ja? To jest Bangladesz. A tu jest najmniej chrześcijan. Większość obywateli muzułmanie, hinduiści, buddhiści, a szintuiści, a dalsze plemiona, których tam są miliony, ba miliardy. I tam jest największa populacja naszej ziemi. Prawie tutaj, na tymto pasu. Ale tamże też jest najmniej chrześcijan, a najmniej naszych braci. Tylko misjonarze i potem parę członków w tych ziemiach. I to samo jest w Bangladeszu. Bangladeszu to jest kraj, gdzie jest 180 milionów obywateli, terytorium i grupy islam, 90%, hinduistów 9% i potem na to 1% to są buddhiści, a 42 plemion, między którymi chrześcijanów, wszystkich chrześcijanów jest 0,3% ze wszystkich obywateli. A ta grupa nasza adwentystyczna rodzina, bo tu jest napisane 32 500, to jest ku 180 milionów ludzi. Bardzo malutko rodzinka. I jest to bardzo wielkie święto, jak wyjeżdżacie z Dhaki spotkać chrześcijana. Tam, gdzie chce podkumy, no to jest bardzo wielka radość. Także to jest, a tam jest islam. Jak widzicie, to jest przy modlitwach z tego zdjęcia. 90% wszelkiego obywatelstwa to są muzułmanie. Potem są hinduiści. To jest to pogaństwo w tym prawym słowa zmysłu. Oni mają kole 2000 bogów, które uczciwają. A to jest skutecznie ta wielka bieda. Hinduiści, buddhiści, a tamci plemiona, to jest skutecznie życie polutowani godne. Bardzo wielko bieda, nędza, a takie tradycje, które se ganza aż wymykają ludzkiemu rozumu. Tam ford jeszcze jest między hinduistami święto, kiedy postawią słup, dwa brzewma, cztery hoki i tak do północy piją i tancują i potem sztyżo dobrowolnicy se niechają na tych hoki zawiesić za żebra, ja? I tam ich potem roztoczą, a ci na dole są w transie, a ci borocy popadają, niekiedy mortwi, a niekiedy do śmierci okaleczeni. To ciągle jeszcze jest. Hinduiści do dzisiaj dawają żywe ofiary. Jeden nasz kaznodzieja, nasz misjonarz, szedł podal Gangi. Ganga to jest Bóg. I szła tam kobieta, nie szła małe niemowlątko, płakała, szła czym dalej, tym dalej, a on ją obserwował i naraz to dziecko położyła do wody, otoczyła się i szła z wody wen. Płakała, przyszedł do niej, prawił, i co się stało? Mogę pomóc? Ona nie była schopna mówić przez łzy. A on zaczął wykładać o Panu Jezusowi, o tym, że przyszedł, o Jego ofiarze, że wziął nasze grzechy, że nałogi na siebie. I potem po czasie ona dźwigła głowę i prawiła, dlaczego Pan nie przyszedł 10 minut szybciej? A moje dzieciem mogło żyć.
bo ona z ciężarem grzechów a win myślała, że jakby je ofiarować to, co mu najmilsze, że będzie zbawiono swoich win i grzechów. I ten pastor nam kładł na serce, nigdy nie przyjdź, bracie, siostro, 10 minut nie skoro. Bo jesteś powołany, aby i ci to ludzie, za których nasz Zbawiciel tak ciężko wam cierpiał na krzyżu, on także użył. Gdzie nie ma wizji, lud, jak się powie po polsku, ginie. Lud ginie. Kochani bracia i siostry, Pan Bóg ma specjalny plan odkupienia, a ma wizję dla ciebie, dla każdego z nas. Misyjną wizję. A mi jest to tak bardzo, że o tym muszę mówić, a chcę mówić, bo wiele naszych braci i siostr zapomina na to, że są powołani, że mają wizję od naszego Zbawiciela. Nigdy, kochany bracie i siostro, na to nie zapomni. Pan Bóg z tobą rachuje. Każdy se rodzi do Królestwa Bożego jako misjonarz. To idzie automatycznie. Kiedy żeś się oddał Jezusowi Chrystusowi, On rachuje z tobą. Bo jak nie ma wizji, lud ginie. A tak mi dozwólcie, jak Mojżesz dostał jasną wizję, żeby wyprowadzić lud Boży z niewolnictwa do obiecanej ziemi. A my także idziemy do obiecanej ziemi. Już my są na granicach, kochani bracia, siostry. I Pan Bóg powołał Józefa, żeby ratować w czasie głody nie tylko Izrael, swoją rodzinę, ale także i Egipcjanowi cały żyjący świat w tej dobie. I Pan Bóg przyszedł, Pan Jezus przyszedł z jasną wizją, jak czytamy u Łukasza, jak powiedział, że przyszedł, żeby ratować, żeby zbawić wszystko, co zaginęło. I ja tu mam apostoła Pawła. Ten był posłany do pogan, aby tam przyniósł tą radosną zwieść o naszym Zbawicielu. Mam tu jeszcze zdjęcie matki Teresy. I ona jak widziała w Kalkacie, ja z tego monasteria na dół, jak widziała, jak ludzie umierają na tych chodnikach, a na tych drogach, tak jak to jest w Bangladeszu, bo Kalkata a Bangladesz, to jest wszystko jeszcze bengalsko, kiedy było rozdzielone w 1947 roku na dwie części. A to jest zupełnie stejne terytorium, stejny lud, stejna bieda, stejną potrzeby. A kiedy ona to widziała, już nie została więcej w klasztorze, ale wyszła, aby pomogła, bo Pan Jezus zapukał na jej serce, dał jej misyjny cel. Kochany bracie, siostro, to jest lekarstwo dla ciebie. Misyjny cel cię pobudza, cię inspiruje, cię uzdrowuje, ci dawa siły, ci dawa inspirację, a potem się więcej modlisz. Duch Święty mocnie pracuje. Słowo Boże, Jego obietnice mają uzdrawiającą moc, które cię podźwigają do nowego życia. Nigdy nie zapomnij. I teraz, jak do południa prawił, i w korona infekcji dla Boga nie są drzwi zawrzone. Tylko się modli, a On cię powoła, On ci natchnie, co możesz czynić. Tak jak mnie natchnął, a mam każdy dzień kapsy pełne i idę na spacer, misyjny spacer, bardzo taki jednoduchy, jak się powie, jednoduchy, gładki, zwykła misyjna droga. A Pan Bóg Dycki Niżek przyszedł z powrotem, kapsy były prozne, literatura rozdana i piękne, cudowne doświadczenia przeżyte i w teraz, i w tej to porze. Wizja to jest klucz do także wspaniałego wyniku, sukcesu, który potrzebujemy nie tylko w tym, jak ludzie świata sukcesują. Tutaj ta żona, to jest żona, która jest pierwszą żoną ze Sri Lanki, która wystąpiła na Mount Everest, najwyższą górę świata. Kiedy mi brat dr Lee ją ukazał, prawie wiesz, ja sobie myślę, jaką może takowo kobieta, kiedy je tak mało,
tak wygląda słabo, wyjść na takowy szczyt najwyższy, kaj ludzie umierają, bo tam są bardzo ciężkie warunki. A to ludzie robią, wynakładają wysiłki. Ona, to był jej cel od malutka, ona tym żyła. Ale kochani bracia i siostry, nasz cel nie ma góra Everest, ale góra Syjon. To jest insza góra. A Pan Bóg ciebie i mnie prowadzi na górę Syjon. A potem są ludzie, którzy, to jest jej cel. Którzy mają wielką wizję, nie? I Pan Bóg dowód tobie wielką wizję. Siostra Wajtowa napisała, że Pan Bóg jest nieuczczony, kiedy przychodzimy do Niego z niskimi prośbami, misyjnymi prośbami, niskimi. Ale On je potem napisała, On je bardzo uczczony, kiedy do Niego przychodzimy z tymi najwyższymi pożadawkami. The highest demands. Tędy On je najszczy, bo to już mówimy, że mu wierzymy, że ma wszelką moc na niebie i na ziemi. A że wierzymy, że dla Niego nic trudnego. Dla Niego jest wszystko możliwe. A był na przełomu stuleciu jeden pastor, było to we Szkocji, który se modlił: Panie, dej mi Szkocję albo weź mi moje życie. A my dzisiaj potrzebujemy takowych naśladowników Chrystusowych. Panie, dej mi Skoczów, tu Cieszyńsko, a tutaj Śląsko, albo weź mój żywot. A tento misjonarz jeszcze nigdy nie miał w Szkocji takiego reformatora, jako prawie tego reformatora. Mieli wielkie zgromadzenia na polu, a w te kościoły praskały we szwach, bo były pełne, a ludzie pokutowali, nawrócali się do Pana Boga. Kochani bracia i siostry, jak do południa my czytali te inspirowane sprawy, które Pan Bóg dał. Pan Bóg chce czynić wielkie cuda przez ciebie, każdego z nas. On chce ukończyć to straszne ucierpienie na tym świecie. Miliardy, jeszcze nigdy nie było tyle ludzi w depresji, jak teraz. Przez te korona, wiecie, ci fałszywi prorocy, którzy mówią w telewizji, nie posłuchajcie ich, bo oni prowadzą całą ludzkość. Diabeł prowadzi ludzkość przez te mass media do strasznego strachu a depresji. Ale ty i ja, my jesteśmy powołani przynosić nadzieję. Nadzieję. Chrystus przychodzi. Trojanielskie poselstwo. Ucierpienie będzie wkrótce pominięte. A także podziwiajmy się tu na to. Ludzie robili wielkie wizje, ale za pieniądzami, za biznesem, za sportem, a za wszelkimi innymi, tutaj Bill Gates, a dalsi multimilionarzy. Ale Pan Bóg nas prowadzi nie do tego, robić karierę polityczną albo ekonomiczną, albo inną, że to są wszystko ludzie, którzy mieli wielkie wizje. Ale kochany bracie, siostro, Pan Bóg ci daje misyjną wizję. To jest kompletnie inna wizja. To jest nad cały świat. To jest do przyszłości, a wieczności. To jest do całego Bożego Królestwa. To jest coś tak wspaniałego, tak błękitnego, tak specjalnego, co jeszcze oko nie widziało, ucho nie słyszało, na jakie powołanie nas Pan Bóg powołuje. Czym dalej pracuję w misji, tym więcej dziękuję. Bo to jest, wiecie, powołanie, które nam Pan Bóg dał, nieść trójanielskie poselstwo nad wszystkie nasze umysły, a nad nasze porozumienie. To jest dowód, jak się powie dowód, to jest reason. Ja? To jest dowód chwalić Go, dziękować we dnie w nocy, bo to Cię mobilizuje, to nas podźwiga, to nas prowadzi na wielkie wysokości. Dozwólcie mi z bratem Lee, jak malutki projekt
malutko my, misyjny cel robi wielkie rzeczy. On studiował w Filipinach na naszej adwentystycznej szkole od roku 2001 do 2005. A tu jest jego grupa zagranicznych studentów, którzy chcieli zyskać PhD, a także studiowali tam na naszej adwentystycznej uniwersytecie. No a każdą sobotę mieli wolno. No i tak se modlili, co byśmy mogli w sobotę, kaj byśmy mogli mieć nabożeństwo. No i tak se zdecydowali, że będą każdą sobotę jeździć do tego najbliższego więzienia. I tak każdą sobotę rano 8:30 przyszli przed kaplicę na uniwersytecie na Filipinach, modlili się, kupili taką obyczajną Toyotę, no i pojechali do więzienia. I tutaj są więźni. I całą dopołudniejszą sobotę od 9 do 12 mieli sobotnią szkołę i także i mieli kozani we więzieniu. Każdą sobotę do południa, 3 godziny tylko za tydzień byli z tymi więźniami. No i teraz co się stało? Że tym więźniowie słuchali i zaczęli otwierać swoje serca. A tak to pokraczowało dalej, a tu widzicie, tu już jest wielka grupa, która się przygotowuje do chrztu. I w ciągu tych 5 lat był jeden chrzest za drugim, jak to tu możecie widzieć. I jako jest, co myślicie, ile tych więźniów było okrzczonych w ciągu tych 5 lat, jako wynik tylko 3 godzin misyjnego apelu i misyjnej ofiary dla Pana. A tu mamy rezultat. 550 więźniów było okrzczonych za 5 lat. To jest w promieru to jest 110 chrztów za 1 rok. Kochany bracie, siostro, jesteśmy gotowi mieć tylko 3 godziny tygodnie ofiarować Jezusowi Chrystusowi z dobrym misyjnym projektem. Wynik tego projektu jest 550 dusz, a jakże się dowiedział, jest tam nowa kaplica postawiona na terenie tego więzienia. Ona tam jest do dzisiaj. Do dzisiaj już tam są inni pastorzy, którzy tam służą tym więźniom. Malutki misyjny cel, ale konkretny. Bo moje doświadczenie mówią, miej konkretny misyjny cel. Bo jak jedny sobie będziesz mówić niekonkretno, to se nic nie będzie dziać. Ale jak możesz konkretny, tak jak to był, bardzo zwykły 3 godziny tydnie. No i potem był taki podobny. Że potem przyszli na obiad, na uniwersytet i prawili się, no a co będziemy robić od południa? Sobota od południa jeszcze dalsza niż do południa, jest to tak? Bo to jest aż do zapadu słońca, to jest niekiedy do 8, niekiedy do 9 godziny do wieczora. Stale mamy piękny sabat dzień. Jest to tak? Jest to tak? Jest to przesnie tak. Nie? No i tak se zdecydowali, że najbliższa wsia se nazywa, jak jest to tam napisane, Jabba. No i tak przyjechali do tej wsi, pierwsze se modlili za tą dalszy projekt, który już był jeny na 2 godzinki, albo może na 3, nie wiem, on mi nie powiedział. No i tu jest żona, tutaj co tu siedzi, pierwsza z waszej prawej strony, to jest starostka tego miasta, tej wsi. I zapytali się, my by mogli uczyć waszych młodych ludzi, aby nie palili papierosy, aby nie pili alkoholu. My by mogli uczyć wasze dzieci czytać i pisać, bo tam to nie ma tak łatwe. A o tym, jeśli pozwolicie, my by mogli nauczać i waszych dorosłych, jak żyć zdrowo i jak wierzyć Panu Bogu, bo jesteśmy chrześcijanie. No i ta żona, ta dyrektorka całej tej wsi,
ona powiedziała, no to dobrze, no tak zacznijcie, tak nauczcie nasze dzieci i naszych dorosłych, żeby nie palili, bo tutaj z alkoholem mamy wielkie problemy. No i tak zaczęła szkoła, jak to widzicie, klasa dla dzieci, klasa dla młodzieży i dorosłych, biblijne studie, zdrowotne studie. No i ten projekt tylko od południa, najwięcej 2-3 godziny. I jak widzicie, tutaj organizują te dzieci, aby mogli śpiewać, a tak. No i potem przyszły krzty. No i jest taki malutki, misyjny cel tylko. 2, może 3 godziny od południa w sobotę, a wynik tego był 85 dusz pokrzczonych i otworzona nowa kaplica. Amen? Dobry projekt? Co mówicie, bracia, siostry? Bardzo dobry, zwykły. Zaś tylko jedne 2 godziny tygodnie. A wynik, że za 3 lata, to już było jedne na 3 lata, było 85 dusz. I tak ja to czuję, bo ja to widzę przy mojej pracy. Kiedykolwiek tak jadę, się modlę. Panie Jezu, jaki jest Twój misyjny cel tej podróży, którym tam teraz będę miał. I potem zwołuję moich współpracowników i hned powiem, ile duszy macie, przygotowujecie do krztu i potem wygłoszę datę. Data przed tym, niż pojadę zaś z powrotem. To będzie data krztu. Nie? I moi współpracownicy wszyscy są zamierzeni na tą datę krztu. Nie? I tak potem wszystko i narost, ta liczba rośnie, rośnie. I kiedykolwiek kaznodzieja mnie pozywał, abyśmy tam przyjechali na jego terytorium i tam służyli zdrowotno-misyjnym programem, i tak se go pytam, ile dusz masz przygotowanych do krztu? Bo ja ziścił, że kiedy mamy jasny cel, tak idziemy za tym celem, za to se modlimy i prosimy, Panie, Ty sam pracuj, Ty widzisz tajemnice, a znasz tajemnice każdej ludzkiej duszy. A Ty masz wszelką moc. Ty możesz przygotować, żeby nowe dusze mogły być połączone z Tobą. A bo wszystko przy tym krztu jest wezwanie, bo tam jest wielko, cała wsia przychodzi na ten krzest. I tak potem jest wyzwa. Jest tu ktoś, kto by na przyszły raz chciał być ochrzczony? A jeszcze se mi nie stało, żeby się żaden nie przygłosił. Dycki jest piękna grupa tych, którzy chcą być także pokrzczoni, jak to widzieli na własne oczy przy tym krztu. I tak, bracia i siostry, Pan Bóg nas powołuje do specjalnej służby, do specjalnej misji. I tu jest, także dowolcie mi, z bratem doktorem Lee jest bardzo dobra współpraca. Ja się nauczył wiele, a kiedy on tam przyszedł, on mi powiedział, wiesz, tyś już tu jest długo, powiedz mi, ja bym otworzył jaki projekt. Możemy otworzyć projekt na budowanie nowych kaplic. Ja prawie, no to możemy. Ja będę bardzo wdzięczny, możemy razem współpracować na tym projekcie. No i potem se mnie spytał, no a ile kaplic byśmy mogli do tego projektu na wybudowanie dać? A myślę, że on powiedział 10, a z mnie tak wyleciało 100. Potem, że kto zahamował, że powiedział 50. No, a tak my potem tak nad tym rozmawiali, za to se modlili, bo jest dobre dać taką liczbę, którą nas będzie prowadzić do tego celu. I bracia, siostry, nie tylko, że my dali projekt wybudować 100 nowych kaplic. Wiecie, bracia a siostry z Korei są bardzo, bardzo tacy oddani chrześcijanie. To byście nie wierzyli. Oni wezmą 14 dni, jadą na góry, tam się poszczą, modlą, potem przyjadą z powrotem, sprzedają dom, jadą do Bangladeszu, niechają postawić porę kaplic.
A to, że ja będę wam teraz ukazował niektóre wizje. Pastor dr Lee otworzył teraz jako unijny prezydent 10 projektów, czy więcej jak 10 projektów, a ten 10 ma 10 podprojektów. Nie? Także to są wielkie projekty. Ja bym jeden chciał wam ukazać, jak je można pracować i tu, i tam, i gdziekolwiek czujesz, że cię Pan Bóg powołuje do misyjnej pracy. Toto jest misja w Afryce. On mnie zaprosił, aby jechał z nim. Jesteśmy tutaj w Etiopii. A pracujemy, nie, to jest w Kenii. W Kenii to zdjęcie jest z Kenii. Jesteśmy we dwóch trajbach. Pokot a Turkana. Pokot jest w pustyni i to zdjęcie jest w pustyni, gdzie myśmy pracowali jeden tydzień i z tego był bardzo piękny chrzest. Za jeden tygodzień 64 dusz było okrzczonych. To całe od rana aż do odpołudniaśmy pracowali i potem o wieczór były wykłady, a mieliśmy piękny chrzest. Tu jesteśmy w Etiopii. W Etiopii to było 10 dni misyjnej służby, takżeśmy pracowali z pacjentami całe do południa, aż do odpołudnia, a wieczorem zgromadzenie. 1800 aż 2000 ludzi się zgromadzało każdy dzień. A wynikiem w sobotę, jak tady widzicie, był chrzest 210 dusz we wielkim jeziorze, które tam jest na tych terytoriów Etiopii. 9 kaznodziei chrzciło tyto dusze. No i potem jechali do Pokot. Pokot to było w górach. No i to był drugi tydzień, a to było w tym 2009 roku. A to był takowy tydzień bardzo większy. Już pół roku nie padało. A było wszystko wyschnięte. Potem mnie zaprosili, aby środa, czwartek, piątek miał wykłady. Pracowaliśmy z pacjentami i wieczorem były wykłady. I ludzie z tych gór przychodzili, a były to bardzo wspaniałe czasy. Rod na to wspominam. Pan Bóg mocno działał. Kiedy w piątek, żech dawał wyzwę, jest tu ktoś, kto by chciał uczynić przymierze z Panem przez chrzest. Przyszło do przodu tyle ludzi, że miał łzy w oczach. Dziękowałem Panu za taką wielkie żniwo, które przygotował. Jenże nie było w żadnej wody. I tak po tym zgromadzeniu, cośmy tam byli, misjonarze, większość była z Korei, ja tam był sam z Europy. A my poklękli, my się modlili. I bracia, siostry, nie będziecie wierzyć temu. Naraz się niebo zaciągło. Po pół roku bez mroku. A przyszła taka burza, że my potem tymi jeepami, którymi mi tam przyjechali, my nie byli zdolni se szkrobać po tych górach, bośmy potrzebowali niż dojechać do miejsca, gdzie my spali, bo ta woda już tak rozmoczyła to z tą suchą ziemię, że to było bagno. A tymi korytami, kiedy nie były żadne mosty, se woda waliła z tych gór wielką rychłością. I tak, a to jest zdjęcie ze sobotniego do południa. Jak widzicie, wody było dość. Pan Bóg wysłyszał naszą modlitwę i dał dość wody, żeśmy mieli piękny, wspaniały chrzest. To było w tym trajbu pokot. Dzisiaj już tam jest kaplica, szkoła, jakże się dowiedział, i wielka misja. Pan Bóg słyszy nasze wołanie. I to jest miejsce naszej adwentystycznego seminarium i wysokiej szkoły, college, są tam i dalsze. Jest tam przez 1000 studentów, a dzisiaj to terytorium jest całkowicie zalote wodą. Ta rzeka se wylała ze swoich brzegów i całe to, ta budowa tam nie idzie w liść, bo tam są teraz gady i tam są teraz wody. To pierwszy sztok jest zaloty wodą. Modlicie się za to, bo
ci studenci nie mogą teraz, nie mają ani wody na picia, ani zasoby z jodła. Jest tam teraz bardzo krytyczna sytuacja w Bangladeszu. Nie tylko korona infekcja, ale także i ta zapława, która tam jest. No a tutaj są teraz bani, to jest nowa szkoła zdrowotna. Pan, z pomocą Bożą, a chwalim Pana, żeśmy byli możliwi, że postawić prawie tą szkołę. To jest tutaj w dobie, a kto to postawił? Bracia, siostry z Korei. Dalsza budowa, to jest teraz już to tak wygląda, a to jest już wyświęcone, kiedy Ted Wilson był, kiedy była wielka uroczystość w Bangladeszu, 110 lat, kiedy poselstwo adwentowe przyszło do Bangladesza. Wielki przywilej, wielkie zgromadzenie. Byłem także zaproszony na toto spotkanie, kiedy brat Ted Wilson a jego żona Nancy była obecna, a oni inaugurowali całą tą zdrowotną szkołę do używania. Ja, i tu jest teraz i to otworzenie tej szkoły. I tu są, jak widzicie, przewodniczący z Generalnej Konferencji, a także pastor Samuel Sue, a to jest prezydent SS Division, coś jest tutaj Southern Asia Pacific Division, przy tejto ceremonialu. I to jest wejście do tej pielęgniarskiej szkoły. I potem było trzeba jeszcze zbudować także miejsce, kiedy te pielęgniarki mogły mieszkać. Kto to wybudował? Bracia z Korei. Ja? I tu to jest specjalny ceremonial, który był zaświęcony tym siostry, które się zdecydowały studiować na tej szkole, aby byli pielęgniarkami. No i potem tu jest już graduacja, pierwsza graduacja w łońskim roku pierwszych zdrowotnych naszych pielęgniarek z tejto szkoły, która była inaugurowana w tym roku 2016, kiedy tam był ten jubileusz. No a tu widzimy tych dalszych studentów, które tu widzicie. No a ta graduacja. I potem była wystawiona przy okazji tego jubileusza wielka aula dla wszystkich studentów. Kto to postawił? Bracia z Korei. Obrowsko aula, tutaj się odegrywała przy otworzeniu, a przy wyświęceniu tejto auli, to było pierwsze zgromadzenie, było jubilejne zgromadzenia. 110 lat adwentyzmu w Tukore. A tu widzicie przewodniczący pastora Ted Wilsona z małżonką, pastora doktora Lee z żoną, pracowniki z dywizji i pracowniki z Unii. A to jest przed dalszą tą szkołą. A tu już jest wielko osława 110 lat, kiedy adwentowe poselstwo przyszło do Bangladesza. A tu mamy przywitanie naszych gości. Pojechali na riksze. To jest takowy ten zwykły doprawny prostředek Bangladeszu. Są przywitani takowym specjalnymi kwiatami, które w Bangladeszu dostaniecie, kiedy tam przyjedziecie, i takowym pięknym przywitaniem, że za jej tych krojów, które tam są w Bangladeszu zwykłe. I tu jest potem pogląd do tej wielkiej auli, która pojmie 4000 studentów. Jest tam i wielki, także i balkon. A kto to postawił? Bracia z Korei. Pani bracia i siostry, nasi bracia w Korei są bardzo, bardzo ofiarni. A wielu wiecy, widzicie, że tu jest wielu Korejczyków,
którzy tam przybyli prawie na to. I tu jest brater doktor Lee i sekretarz naszej Unii, kiedy otwarzają to wielkie jubileum, które tam było. I potem był zaproszony pastor Ted Wilson jako sekretarz generalnej konferencji, a sekretarz naszej Unii, pastor Timothy Roy, mu tłumaczy. A tu był wielki śpiewokol tych pracowników naszej Unii. Ano, to było dosłowa 110 śpiewoków. Tyle wielu było za jeden rok, jeden śpiewok jubileusza w Bangladeszu. Tak to było takie bardzo piękne otworzenie tego jubileusza. No i potem dalsza wizja jest angielsko medium school. A dzisiaj już tam stoi wielka budowa, wielki projekt. Myślę, że ma 9 pięter, albo 6 pięter. 6 pięter. A byłem u tego, kiedy padł brat Ted Wilson, my tam byli bardzo przywitani. Dalsza wielka wizja, misyjne centrum na naszej Unii w Bangladeszu. I dalsze te zbory. 100 zborów projekt. No i kiedy, jak tu możemy widzieć niektóre te zbory, kiedy były zaświęcone w swojej służbie. Widzicie roki, kiedy były postawione, jak wyglądają i ten jak te piękne zbory. I tutaj już macie 72. drugą kaplicę. A teraz mamy rok 17, 75. kaplica. A tu widzicie Korejczycy? Większość tych kaplic, większość postawili bracia i siostry z Korei. Wiecie, to nas, mnie to zawstydzą. Niekiedy mi obiecali, bracia z mojej ziemi, pojadymy z tobą. Ja już tam nameldował, przyjedzie większa grupa, bo mi 20 braci i siostry powiedzieli, pojedziemy z tobą. A wiecie, kto wiele nas jechało? Ja jechał Ganso. Ganso. I ja się potem tak zawstydził. Oni se mnie pytali, no gdzie jest ta twoja grupa? Ja, bo my tu przygotowali wszystko dla was. Macie miejsce, kaj będziecie służyć. I ja se musiał z gańbą omówić, że w tym czasie żaden ze mną nie. I mnie to było tak przykro. Podziwajcie się, ile Korejczyków tu przychodzą. I no, 18 rok. Ja, 80 kaplica. A to jest, a teraz tu jest co dalsze. Ja to jeszcze pogląd do środku tej pięknej kaplicy, która była teraz wybudowana. 19 rok, 81 kaplica, a to było w aprilu. A gdyż było 8 miesiąc, tak mnie brat doktor Lee zawołał, a prawił, a pamiętasz na nasz projekt stawiać kaplice? Prawił, no, a wiesz, ile tych kaplic już jest postawionych? Ja prawił, no, ja nie wiem, bo ja tutaj nie był, nie? A on mi powiedział, już ich je przez 90. Nie? A tu jest dalsze jeszcze z tego. Także tu jest porę zdjęć. Kochani bracia i siostry, misjonarzem, być misjonarzem, to znaczy przyjmować Jezusową misyjną wizję. Misyjny cel. Modli się za to, bracia i siostro. Nie opuść tą salę domu Bożego, aniż by ci nie było jasne, ku jakiemu misyjnemu celu ciebie Pan Bóg powołuje w roku 2020. Bez tego nie ma chrześcijana. Bez misyjnego celu nie ma chrześcijana. Tu było w aprilu już 86 kaplica. W lecie już ich było przez 90. A kiedy, że chcę teraz pytał, mówię 87, bo one niektóre te numera są inaczej. One były niekiedy zaczynane stawiać, a dokończone troszkę później. Tak to jest troszkę tak na przeskaczkę. No i teraz już się bliży ten numer do 100. I pastor doktor Lee mi powiedział, a ten ostatni w tym projekcie postawim ja sam z moich osobnych pieniędzy. I ja jestem tak wdzięczny Panu, że teraz stawiamy
kaplicę z naszych środków tu z Europy, który teraz jest zbudowany na West Bangladesh Mission, dwie kaplice na East Bangladesh Mission, a na South Bangladesh Mission oprawiamy, a remontujemy także porę kaplic. A jak widzicie, tu są wyniki. W Bangladeszu mamy skoro każdą sobotę krzty na całym tym terytorium. Pan Bóg wiele błogosławi. Ja w łąskim roku to było przez 1000 dusz, które za jeden rok było ochrzczone w Bangladeszu. Nie wiem przesnie to numero. I teraz bym chciał zwrócić uwagę, a dałbym można słowo teraz siostrze Danuszce, aby nam powiedziała, ona tam była po pierwszy raz. Teraz to było w lutym. Ja bym poprosił, gdybyś mogła, siostrzyczko, nam się podzielić z tym twoim doświadczeniem. I bracia i siostry, chciałabym wam powiedzieć jedną rzecz, podziękować Panu Bogu, bo dzięki Jego łasce tutaj dzisiaj jestem. Ja się urodziłam w katolickiej rodzinie i moja babcia była bardzo wierzącą osobą. Ja też bardzo kochałam Pana Boga i zawsze Go szukałam w Piśmie Świętym. Ale w 2008 roku wyjechałam do Niemiec do pracy i zamiarem moim było tam tylko trochę popracować, wrócić, ale potem sobie pomyślałam, Panie Boże, zostało mi jeszcze 7 lat do końca, do emerytury. Popracuję jeszcze te 7 lat, ale Pan Bóg cały czas mi mówił, wróć do Polski. Ja w 2014 roku poznałam prawdę, w Niemczech poznałam prawdę. To doświadczenie jest takie dosyć, musiałabym to dłużej tutaj wam mówić, jak poznałam prawdę. Ja byłam najpierw u Świadków Jehowy, znaczy ja ich poznałam, studiowałam z nimi pismo, ale ja do nich nie poszłam. Pan Bóg mnie tam jednak nie chciał, ale ja nadal go szukałam. Pan Bóg pomógł mi, sam naprowadził mnie na Kościół Adwentystów Dnia Siódmego. Ja się ochrzciłam w 2014 roku. Jak wam mówię, cały czas czułam, że mam zjechać do domu, ale cały czas się upierałam Panu Bogu, że nie, że jeszcze zostanę. W zeszłym roku miałam takie ciężkie doświadczenie z Panem Bogiem. Mój mąż ciężko zachorował. Dostał guza mózgu. Ja zjechałam do domu i miałam takie wyrzuty sumienia, miałam takie walki duchowe, straszne walki duchowe, bo mi się wydawało, że Pan Jezus mnie odrzucił, że już nie ma dla mnie nadziei. Ja się opiekowałam mężem do końca. On zmarł w czerwcu i po jego śmierci miałam cały czas takie walki duchowe, że Pan Jezus mnie odrzucił, że po co ja tutaj jestem w tym kościele, że ja powinnam odejść. Pan Jezus dał mi bardzo wielki dar. Bardzo wielki dar miałam taki. Kiedy się ochrzciłam, to ja dostałam taki dar ewangelizacyjny. No ale jak ja nie poszłam tą drogą, tylko szłam światem, wydawało mi się, że Pan Jezus mi ten dar odebrał i że mnie już całkowicie odrzucił. Ale tak nie było. I miałam takie walki duchowe, szatan cały czas mi tak mówił, nie, ty już tam nie masz po co być. Pojechałam do kościoła, do naszej siostry, do takiej Iwonki. Tam było nabożeństwo. I w tym dniu, jeszcze zanim pojechałam, to było w sabat. Nie, w piątek to było na Facebooku. Ja nigdy nie wchodziłam na Facebook. Ja go miałam założony, a ja nigdy na niego nie wchodziłam. Tomek Sulej ogłosił, że jest wyjazd do Bangladeszu. I napisał, kto byłby chętny, żeby do Bangladeszu pojechać na misję. I ja mu napisałam, Tomku, napisz coś więcej na temat tej misji. A on mi odpisał, a byłabyś chętna, żeby pojechać? A ja powiedziałam, nie wiem jeszcze, ale może bym pojechała.
Ja Tomkowi nie mówiłam, że miałam takie uczucie, że Pan Jezus mnie tam nie chce, po co ja tam pojadę. Ale pojechałam do Iwonki, to było w sabat. I jadąc po drodze się modliłam i mówię, Panie Jezu, jeżeli Ty chcesz, żebym ja tam pojechała do Bangladeszu na misję, to niech ktoś, jakaś siostra mówi o misji może, o jakiejśkolwiek misji. I ja tam przyjechałam, nabożeństwo było u Iwonki i był apel misyjny. I siostra Roza, nasza siostra, mówiła właśnie o misjach, że powinniśmy się Panu Bogu poświęcić, powinniśmy poświęcić się dla dobra, dla misji. I ja jeszcze jechałam do domu, jeszcze nie byłam tego pewna, jeszcze szatan cały czas mnie tak mówił mi, po co ty tam pojedziesz, ty, po co ty tam pojedziesz, przecież odrzucił cię Pan Bóg. Ale kiedy przyjechałam do domu po sabacie, Tomek napisał mi, Danusiu, czy jest jakieś światełko w tunelu, czy pojechałabyś z nami do Bangladeszu? Ja mu napisałam, Tomku, jeszcze mam jedną rzecz do załatwienia w Berlinie, bo jeszcze tam byłam w Berlinie, musiałam tam coś załatwić. Ja mówię, jeżeli się zdecyduję, to ci dam znać. No i jeszcze się modliłam i zdecydowałam się pojechać do Bangladeszu. Napisałam Tomkowi, że jeżeli pojadę z wami tym samym samolotem, bo oni mieli już kupiony bilet, już mieli wszystko załatwione. I Tomek mówi, nie wie, czy na ten sam samolot będzie jeszcze miejsce, ale ja mówię, jeżeli będzie na ten sam samolot miejsce, żebym pojechała z wami, to ja pojadę. No i Tomek zadzwonił do tej pani i się okazało, że jest jeszcze miejsce. Ja pojechałam do Bangladeszu i bardzo jestem Bogu za to wdzięczna. Ale diabłowi nie podobało się to, że ja jestem w Bangladeszu. I tydzień po moim przyjeździe moja teściowa dostała udar. Przewróciła się i dostała udar. I Pan Bóg i moja siostra, moja Agnieszka zadzwoniła do mnie i napisała właściwie na Facebooku, napisała mi, że babcia leży w szpitalu, jest w ciężkim stanie, miała udar. I jest połowicznie sparaliżowana, ma sparaliżowaną rękę, nogę i mowę. To była noc, jak ona napisała. U was tutaj był dzień, a u nas była noc. I ja w tej nocy do niej zadzwoniłam. Ja mówię, Agnieszko, co mam zrobić? Wrócić? A ona, bo moja teściowa jest sama. Moja Agnieszka mieszka w Berlinie, córka, a moja teściowa mieszka tutaj. Miała jedynego syna, jest sama, kompletnie nikogo nie ma. I Agnieszka mi mówi, nie mam, ja tam pojadę, zobaczę, jak to wygląda. Ja tam już jadę, jestem, już tam jadę, ja zobaczę, jak to wygląda i ja ci zadzwonię. Ja tam zostanę. Ja tam na drugi dzień, jak Agnieszka przyjechała do teściowej, tam do szpitala, ja do niej zadzwoniłam, ja z nią rozmawiałam i moja teściowa była w ciężkim stanie, mowa była taka, że nie można było ją zrozumieć. No i na następny dzień przyszedł brat Milan do nas na nabożeństwo rano. Ja mu powiedziałam, ja mówię, Milan, nie wiem, czy nie będę musiała wracać. Moja teściowa jest w ciężkim stanie, jest w szpitalu, jest sparaliżowana. I brat Milan mówi, no to nic, na kolana, módlmy się. I po niedługim czasie, niedługo to trwało, nie Milan, niedługo, zadzwoniła moja Agnieszka, mówiła, mamuś, babcia chodzi. Babcia jest zdrowa. Chciałabym Panu Bogu bardzo podziękować za to, że mogłam tam być, za to, że potrzebuje mnie do misji. Chciałabym Mu służyć i jeszcze chciałabym sprostować to, co powiedział pastor, bo pastor powiedział, że myśmy pojechali tam służyć, ale tak naprawdę to oni służyli nam. Wszyscy w Bangladeszu służyli nam. Myśmy im tylko przywieźli podarki, wszystkie te pieniądze, które zebraliśmy od braci, sióstr, ze zborów, od was. I za co chciałabym wam również serdecznie podziękować. I Panu Bogu nade wszystko. Wielbić Go. Jeżeli Pan Bóg powołuje nas do jakiejś misji, to powinniśmy tę misję wykonać, a nie
Pan Jezus powiedział, że szukajcie najpierw tego, co w górze, a wszystko inne będzie wam dodane. To jest prawda. Najważniejsza jest misja, żeby ratować ludzi. Ludzi, którzy giną. Do tego nas Pan Jezus powołał. I za to mu dziękuję. Dziękuję bardzo siostro Dance. Ona, tamśmy przeżyli takowe doświadczenie, jak bym opowiadała. A Pan Bóg wysłuchał modlitwy, bo ona by potrzebowała lecieć z powrotem, ale narosta i ja mama była zdrowa. To był taki cud. My prawie klęczeli, my się modlili, narost przyszła sprawa, a że mama jest zdrowa. I ja już oprawdu, Pan Bóg robi wielkie cuda, a to była nie tylko to doświadczenie, ale dozwólcie mi jeszcze przypomnieć słowa naszego Zbawiciela. On powiedział, kto z was, jeśli ma 100 owiec i zgubił jedną z nich, nie pozostawi 99 na pustyni i pójdzie za zgubioną, dopóki go nie znajdzie. A Pan Jezus mówi o jednej owieczce. Wiecie, a kiedy studiujemy Boże Słowo, tak że ziścił, że Pan Bóg kocha numer jeden. Ja? A podziwiajmy się na niektóre dalsze wiersze. Pan powiedział do niej, Marto, Marto, jesteś zdenerwowana i martwisz się wieloma rzeczami, ale jedna rzecz jest potrzebna. Maria wybrała dobry kawałek, który by jej nie zabrał. Pan Jezus mówi o jednej potrzebnej rzeczy. Co to jest? Co to jest, co ma Pan Jezus na myśli, kiedy poprawił jedną owieczkę potrzebujesz, a jedną rzecz, która jest tyle potrzebna. Wszystko ostatnie jest drugorzędne, ale jedna rzecz jest najpotrzebniejsza. A podziwiajmy się na dalszy, a tam potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących i rzekł do Piotra, nie możesz ze mną czuwać przez jedyną godzinę. I Pan Jezus znowu mówi o jednej godzinie. Mówi o jednej owieczce, mówi o jednej rzeczy, mówi o jednej godzinie. A tak możemy iść dalej a dalej. Pan Bóg miłuje projekty z numerem jeden. A On ma dla ciebie misyjny projekt z numerem jeden. To jest moje doświadczenie. To jest we zgodzie z Jego Słowem. A On jest zdolny zbawić wszystkich, którzy przychodzą do Ojca, do Boga przez Niego, bo zawsze się jest żywy, aby się za nas przymówiał. I Dawid się modli. Poprosiłem o jednego Pana tego, którego szukam, aby mieszkał w domu Pańskim przez wszystkie dni mego życia, aby mógł patrzeć na blask Pana i rozmyślać w Jego świątyni. Jedną wiec on szuka. Nie ma to piękne. Pan Bóg cię nie denerwuje 100 wiecami, ale tylko ci dawa projekt z numerem jeden. Ale apostoł Paweł wyznawa, ale robię jedną rzecz. Apostoł Paweł, ten największy misjonarz, robi tylko jedną rzecz. Co to jest ta rzecz? Zapominając o tym, co jest za mną i ścigając po tym, co przede mną, biegnę do celu za cennym powołania Boga w Chrystusie Jezusie. Kochany bracie i siostro, ja bym chciał przekazać na twoje serce, aby przekształcić jedną duszę, powinniśmy zrobić wszystko, co w naszej mocy. Niebiańskie światło będzie migotać wokół jednej duszy, którą Chrystus zyskał, przenikając do moralnej ciemności i ratując inne dusze. I moja takowa prośba dla każdego z nas, kiedyż spotkał tego Rafasa, młodego chłopieczka, 4 lata miał. On przyszedł do mnie, płakał. Ja bym chciał chodzić do waszej szkoły. Ja chcę być lekarzem.
Kiedy to mi powiedział, ja go uściskał, a ja prawie, dlatego, że chcesz być lekarzem, będziesz chodził do naszej szkoły i uczynił wszystko, abyś tym lekarzem mógł być. Ja, bo ja kocham tego, że gdyż już dzieci, Duch Święty już dzieciom dowo wizję, do której ich Pan Bóg powołuje. Można se wspomnieć na swoją wizję, jak się byli małymi dziećmi. Mnie było może 10 lat, kiedy przyszedł jeden misjonarz do Cieszyńskiej modlitew, do Cieszyńskiej kaplicy w czeskim Cieszynie. A to, co mówił, to na mnie tak zadziałało, że chcę powiedział, no to by chciał robić. Ja by chciał być misjonarzem. I to było Boże ziarenko, które on zasadził do mojego serca. No a potem na koniec mnie powołał. To, że nigdy nie myślał, że będę w Bangladeszu. To mnie ani we snu nie napadło. Ale to jest Boże powołanie. To jest powołanie z numerem 1. On ma dla każdego z nas. Jeśli Chrystus zostawił 99 owiec, aby szukać i uratować jedną zagubioną owcę, czy możemy być oprawnieni do mniejszych działań? Czy nie zaniedbuje się nie pracować tak jak Chrystus? Poświęcić się, czyż nie jest to zrada świętego zaufania obraza Boga? I Pan Bóg ci dawa na myśl projekt z numerem 1. I kochany bracia, siostro, modli się za to, żeby ci było jasne, do czego cię zaprasza. Tu jest szkoła na ulicy. A było to rozwieczór, po pracy z pacjentami, kiedy moja grupa tych nauczycieli z tych slamskich szkół siedziała wokół nas. Ja otworzył Biblię i czytam jedną obietnicę, a naraz jako blask z nieba. Tyś otworzył szkoły na wsiach, na slamach, ale dla dzieci na ulicy, żeś ganz zapomniał. Ja se ganz zawstydził, są przed sobą i prawie wszystkim tym, co siedzieli wokół mnie, my zapomnieli na street children, na typo uliczne dzieci. Będziemy się dzisiaj specjalnie modlić, jak otworzyć szkołę dla tych najbiedniejszych dzieci, które tam spią na trotuarach, dziewczynki są zneużywane, chłopieczcy chytani i przedowani na otroctwo, a na organowe banki, a na takowe wiece. A jak my się modlili, a także chcę gorąco modlił, Panie Jezu, ukaż nam, jak otworzyć tę szkołę dla poulicznych dzieci. Rzeknął amen, drzwi się otworzyły, a do tego miejsca wstąpiły dwie żony. I ja stował od modlitby i one przychodzą i tak ich pozdrowiem po bengalsku, kamonaczen. What can I do for you? Co mogę dla was uczynić? Dej nam pracę. To chodzi za mną każdy tydzień wielu ludzi, a pyta o pracę. I tak se pytam, no a co byście chcieli pracować? A czynić. A oni prawili, my są nauczycielki, my chcemy uczyć. Teraz my se modlili, jak otworzyć szkołę dla dzieci na ulicy. Kochani bracia i siostry, Pan Bóg okamżicie, jak to prawie, bezpośrednio wysłuchał nasze modlitwy. On kocha te najchudsze dzieci w Bangladeszu. To są tysiące dzieci, które nie mają żadnego schronienia. I także był bardzo wdzięczny. I tak se pytam, sąście ochotne uczyć dzieci z ulicy? Teraz jak troszeczkę tak zdrzewienią, bo że chcę prawo, oni isto nie będą chcieć uczyć tych dzieci, które są szpinawe, krzyczą, rwią se o każdy kawałek chleba, które są zawszone, a wszystko. A oni powiedzieli, tak, my są ochotne uczyć dzieci na ulicy. No i tu widzicie, ja prawie hned na drugi dzień, jutro przyjdźcie na targowisko, tamte dzieci żebrają, ja tam przyjadę w południe, kiedy mam pauzę na obiad, ja tam przyjadę za wami, a tam my pozbierali te dzieci, jak ich tu widzicie, no i naciągli my takowy celt na ten tretuar i zaczęli
a ja prawił dzieci, wy będziecie braci i siostry, tu macie dwie mamuśki, a w niebie mamy naszego Ojca Niebieskiego, a będziemy jedna familia, a będziemy się teraz opiekować jeden z drugimi. Najpiękniejszą szkołą, jaką mi Pan Bóg dał w Bangladeszu, jest ta to szkoła. Jestem za to bardzo wdzięczny. No i dowolcie mi jeszcze na ostatek misyjną podróż, która była czyniona przeszłego roku w lecie. Jest sobota rano, chodzimy od jednego miejsca do drugiego, jeszcze niż pojadymy do kaplicy, a kaznodzieja, który jest wedle mnie, mi tłumaczy, a jak widzicie tu tych miejscowych ludzi, którzy prosili, żebyśmy przyszli i żebyśmy się modlili za jej rodzinę i za jej dzieci, za jej niemocnych. I tak idziemy od jednego miejsca do drugiego, jak to tu możecie widzieć. I potem już jadymy do miejsca, gdzie będzie nasza kaplica, którąśmy z naszych środków tam postawili, wyświęcona. Władza teraz narządziła, że kiedy tam są obcokrajowcy, będą wdycki doprowadzani policjom. A jak widzicie, mamy tutaj takowych tych ładnych, ten doprowod je ich, ale to byli bardzo szykowni ludzie, z którymi mieli piękne doświadczenia. I tutaj jest teraz takowe troszkę, jak oni nas tam przywitali. Jest to plemię pod nazwem Shantali. A w tejto wielkiej wsi nam Pan Bóg dał zbudować kaplicę dla tych ludzi. I jestem bardzo, bardzo wdzięczny. Szkoda, żeście tam nie byli ze mną w tą sobotę, bo byście przeżyli coś, na co byście nigdy nie zapomnieli. Tych porę zdjęciów to nie do kosza wszystko wypowiedzieć. Tu my przyjechali i tu są teraz ten długi prówod, który my tu mieli za doprowodu dwóch żon, a dwóch mężczyzn, którzy byli od policji. I tu jest ta nowa kaplica Maliakor, która była zbudowana z tych naszych środków. Tu jest popisane, kto tam był przy tej inauguracji. I tu jest tak, jak to wyglądało w pośrodku, ale więcej ludzi było w okolicy tej kaplicy niż we środku. Jestem bardzo, bardzo wdzięczny i za to, żeśmy mogli wyświęcić to miejsce. Kiedy zaakceptujecie ożywczy wpływ Ducha Świętego i spróbujecie nauczać innych, wasz umysł zostanie odnowiony i będziecie mogli przedstawić słuchaczowi nowe i dziwne, piękne słowa. Módlcie się, śpiewajcie i głoście Słowo Boże. Jest to Duch Święty, który nas natchnie. Kiedyśmy tam z tego miejsca potem podróżowali z powrotem do kaplicy, gdzieśmy byli na ubytowani, takśmy jeszcze przyjechali do jednej wsi. Jak widzicie tu, już słońce zapadło, jest początek nowego tygodnia, a kiedyś dał wyzwę, kto by chciał dać swoje życie Panu Jezusowi, tak tam siedzą ci od tej policji i jedna ta kobieta wstała, a także oddała swoje serce Panu Jezusowi Chrystusowi. I to było bardzo piękne. Była z nami tylko jedną sobotę. A to, co my przeżyli z nimi, tak zapukało na jej serce, że ona się zdecydowała dać swoje życie naszemu Zbawicielowi. Nie ma to piękne? Amen? Nie ma to piękne? A także za takich warunków Pan Jezus obiecał, a mojego ducha wam dam do waszych wnętrzności i sposobuję, abyście czynili moje, a chodzili moimi śladami. Gdziekolwiek przyjdziemy, ludzie są gotowi, czekają na Boże Słowo. Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proto proście więc Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje. Kochani bracia, siostry, Zbawiciel nas woła. Czy usłuchasz Jego głosu?
czy staniesz tym Jego posłańcem, czy będziesz szukał owiec, które są zagubione, czy będziesz nauczał Słowa Bożego w pokorze i gorliwości tych, którzy będą słuchali. Proszę, modlicie się za to. Jako jest Twoja, moja, nasza odpowiedź? Panie, oto jestem, poślij mnie. Niech Pan Bóg nas posila. I jeśli się zdecydujecie do tejto decyzji, Panie, jedną godzinę codziennie poświęcę dla Ciebie i z Twoją łaską, miłością w tym roku dodaj przeze mnie jedną duszę do Twojego ludu. I jest to projekt z numerem 1. I niech Pan Bóg pobłogosławi tento projekt na naszych sercach. A nie bój się, bo ja jestem z wami zawsze, aż do końca tego świata. I Pan Jezus szybko przyjdzie. I poza wyobrażenia nie dokorzymy się dziś przedstawić tą sławę, tą radość, to zwycięstwo. I dam Ci koronę żywota wiecznego. Pan Jezus jest zawsze ze mną, z nami. On szybko przyjdzie. I tak proszę, bracia, siostry, modlicie się za mnie i za tych, którzy będą ochotni pojechać znowu na tą misyjną podróż do Bangladeszu. Teraz tam jeszcze są drzwi zamknięte, ale już zaczynają się otwarzać. Już ten tygodzień, że się dowiedział, że samoloty z niektórych państw już teraz lotają do Dhaki, lotają do Bangladesza. I tak wierzę, że szybko się już tam także i to państwo otworzy, bo tam jest teraz wielki potrzeby. Niech Pan Bóg pobłogosławi, wzmocni, daje każdemu z nas nowe doświadczenie, nowe natchnienie mocą Ducha Świętego. A chciałbym na zawier powiedzieć, że kiedy się my modlili i kiedy było to w czwartym albo piątym miesiącu, z tą grupą przez online, tak jedna ta siostra z naszej modlitewnej grupy przyszła wieczór a prawiła: moja współpracowniczka, mocerkę Tereskę, a ona oślepła, naraz straciła wzrok, była odwieziona do szpitalu i tak mnie w łzach prosiła, abyśmy się modlili za tą jej córkę Tereskę. I takśmy się specjalnie zaczęli modlić za tą ślepą dziewczynkę. A to było cały ten tygodzień i potem ten przyszły tygodzień. I miał, że w tym czasie trzy grupy modlitewne każdy dzień. I tak, że to przedłożył do wszystkich tych modlitewnych grup. I takśmy się modlili za tą córkę Tereskę. I na drugi tydzień przyszła dobra sprawa. Ta córka przejrzała. Pan Bóg wysłyszał nasze modlitwy. To nie było w Bangladeszu, ale to było w Czechach. To było w mieście Piosku, kąsek od Tabora, gdzie było kiedyś miejsce, kiedy Jan Hus był, a jego ludzie tam wystawili to miejsce. Pan Jezus żyje, ma wszelką moc na niebie i na ziemi, a szybko przyjdzie, a otwarza projekt z numerem 1. W mocy a sile ognia Ducha Świętego. I tak dziękuję, bracia, siostry, za współpracę, za to, że możemy jako jeden misjonarski tym podróżować i kontynuować w tej służbie, nie tylko tutaj, ale także i tam, w tym chudym kraju, jak jest Bangladesz. Niech Pan Bóg pobłogosławi tychto porę myśli na to, żebyśmy kroczyli z Nim, a wkrótce śpiewali pieśń zwycięstwa i żeby wielu dzieci, a nie tylko dzieci z Bangladesza, razem z nami było w Królestwie Bożym. Jest moją modlitwą i pragnieniem. Amen. Muzyka.